Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj sobie omówimy kwestię tak zwanego podkoszulka na ramionczkach, gdyż generalnie można się tu trochę poplątać w tym wszystkim. Jeśli chodzi o ciuchy, często się zdarza, że niestety inaczej mówią po amerykańsku, a inaczej mówią po brytyjsku. Wiemy na przykład, jak to działa ze spodniami po brytyjsku. Trousers po amerykańsku pants, a pants po brytyjsku to znowu majtki. Więc uwaga, co się dzieje z podkoszulkami? Niestety dzielimy na podkoszulki takie wyjściowe oraz podkoszulki na ramionczkach, takie co się wkłada pod koszulę. Tak to oni dzielą w języku angielskim. My tak nie dzielimy, tak przynajmniej mi się wydaje. Dla mnie podkoszulek na ramionczkach to jest i wyjściowy, i taki co można wsadzić pod koszulę. A u nich to jest zupełnie coś innego, gdyż ten podkoszulek, który się zakłada pod koszulę, to jest rodzaj bielizny i w tym się generalnie nie wychodzi na zewnątrz. Natomiast tu akurat patrzymy na teledysk Eminema. No my tak mówimy po polsku Eminem, a to jest Eminem. No i dla mnie to jest akurat taki podkoszulek najzwyklejszy. Taki, co można by wsadzić pod koszulę. No i pytanie, co to jest? Raz uwaga. Jeżeli to jest podkoszulek na ramionczka, tak jak tu widzimy, jest on wyjściowy, to używamy zwrotu tank top. No tu jest akurat, wpisałem biały, no to wyskoczył biały white. Tank top. Tak, bardzo często na wszystko, co mamy u góry, jakieś bluzeczki, te sprawy, również damskie, to mówimy top. U faceta też jest top. No i nagle jakiś tank. Można by się zastanawiać, ale co to jest? Czołg? Czy jakiś pojemnik? Więc uwaga, nazwa się wzięła tank top. Po raz pierwszy pojawiła się w 1968 roku. Od czego? Od tank suit. A co to był tank suit? One piece bathing costume. Czyli kostium kąpielowy, strój kąpielowy, jednoczęściowy. A dlaczego on się tak nazywał? No bo w dawnym angielskim na basen mówiło się, tu mamy napisane so called because it was worn, bo był ubierany w swimming tank. Kiedyś na basen zamiast pool mówiono tank. Przynajmniej istniały dwa słowa. Czyli ten słowo tank się wzięło od basenu. I to słowo, czyli tank top, używamy i w amerykańskim, i w brytyjskim, na szczęście. Tutaj nie dzielimy. Mało tego, jeżeli kontekst jest jasny, to nie używają słowa top, tylko samo tank. Czyli mógłbym to nazwać this is a white tank. Na przykład muszę kupić sobie biały podkoszulek. I need to buy a white tank. Albo two white tanks. Dwa białe podkoszulki. Tylko kontekst musi być jasny. Jeżeli nie jest jasny, no to wtedy powiem two white tank tops. Natomiast teraz jest kwestia tego podkoszulka, który wkładamy pod koszulę. Czyli rodzaj bielizny. Po brytyjsku, tu już mamy bieliznę widać, po brytyjsku to jest vest. Vest i tu jest kolejny problem, bo po amerykańsku to jest kamizelka. Tu widzę, wyskoczyło jakieś zdjęcie kamizelki. Czyli vest to jest też podkoszulek, tylko właśnie jako rodzaj bielizny. Ale po brytyjsku. Po amerykańsku to się nazywa undershirt. Czyli tak jakby pod koszulę undershirt. Czyli tu już musimy niestety dzielić. I tak z ciekawości sobie wpisałem po polsku podkoszulek na ramionczkach. I zobaczcie, co tu wyskoczyło w jakimś sklepie polskim. Tank top, zobaczcie, już zaczynamy tak mówić po polsku. Znaczy ja o tym nie wiedziałem, nie wiem, może ja jestem staroświecki. Napiszcie w komentarzu, czy wy używacie takiego słowa, tank top. Zapytałem kiedyś
native'ów. Po co w ogóle tak komplikujecie, że inaczej jako wiściowa, inaczej jako bielizna? Ja mówię, że my mówimy, używamy jednego zwrotu, czyli podkoszulek bez na ramionczkach, czyli bez rękawów, czyli można by powiedzieć sleeveless t-shirt na przykład. I oni mi powiedzieli, nie ma problemu, też możesz tak powiedzieć, ale nie na to, bo oni używają też takiego słowa. No i mi pokazali, że sleeveless t-shirt, czyli dosłownie tak, less znaczy bez, ramionczek. To jest na przykład coś takiego. Czyli po prostu tak jakby pod koszulek, czyli te ramionczka są dużo grubsze, pod szyją zabudowane, no i tylko po prostu są ucięte rękawy. Okej, dzięki. Trzymajcie się.